Niestety dzisiaj już chyba za wiele nie poszukam. Coś jest nie tak z cewką Deusa. Co, są jakieś sukcesy? A są. Witajcie, zaszukajcie, a znajdziecie. Dziś kolejny wypad. Piękna niedziela, słońce, lato gorące. Zaczynamy. Szukajcie, a znajdziecie. No i proszę. Haha, elegancko. Ale kurwa strzał. Ej, ale pierdziało jak ten. Zrywka od puszki. Ja nie wierzę. Nigdy jeszcze tak nie miałem. Ale tu będzie jeszcze łańcuszek musi być. Chyba że ty już wyciągłeś wcześniej. Teraz same kurna zrywki. Ale się kurna podjarałem. Jednak gwóźdź. Albo wkręt. Ale cisza, czyżbym znowu straciła to? Ej, no czemu mi kurna traci połączenie? Co się dzieje? Powiem ci, że miałem to samo z tą małą HF, nie? Cały czas mi traciła połączenie. Ja kabel zmieniłem, wiesz? Aha, bo... Nowy kupiłeś? No, kupiłem nowy, wymieniłem. Kurwa, jakieś problemy ma. Tych, ale coś mi kurna też uciekło teraz, co jest? Coś mi straciło połączenie. Ej, no kurwa, co jest? To samo. Na razie działa. Ale coś jest nie tak z tobą ten. Bo mi harczą sygnały, wiesz? Łukasz. Łukasz. Tak? Tak? Paszkę? Aha, ale strzał. W tej trawie było. Kurna, nagrywam. Nie wiem, bardziej zabawa, nie? Jak spadnie te pięknie. O to chodzi, ale bardzo ładnie, ale... Ja pierdolę. Ale jeszcze nie możesz uwierzyć. Nie, bo ja nic nie słyszę w ogóle, kurna. A nic nie słyszysz, ja myślałem, że nie możesz uwierzyć. Teraz już nic nie słyszę, kurna. Czyli zasłużył na nową antenę. Tak, już to sobie zarobił, nie? No i no serce mi prawie stanęło. Teraz to już w ogóle zasięgu nie ma. Złapał to teraz złotą obrączkę. Mogę się oświadczyć. Jest. To i jeszcze taką zawieszkę, nie? Będzie dopał. Nie starczy nam w tym roku. Na szyszki, nie, na chrust? Na szyszki, na chrust? Sprzedaje się. Ja jadę do baru, a ty przyjedziesz, nie? Nie, dzisiaj już to robotę zrobię, nie? O, przełączyłem teraz na square. Ale nie, no to nic nie da. Uż, kurwa, zasięg gubi. Niestety dzisiaj już chyba za wiele nie poszukam. Coś jest nie tak z cewką Deusa. Po zanurzeniu w wodzie przestaje działać. Kurna, wiesz co, muszę wejść głębiej, bo mi ciepło. Idę se kurna schłodzić jaja. Może na powierzchni coś znajdę. Masakra. Ale jestem wkurwiony. I zarazem szczęśliwy. wątpliwy, nie? O, się schłodziłem trochę, to wychodzę. A, groszki. O, obruczka. Złota obrączka. Kurna, awaria sprzętu. Coś mi kurna. Ale i tak było. Padła. Pięknie. I taki. Leciutka, ale jest. No ładne sreberko. Ale tu jest kurna. No. 3 chyba, nie? Chyba tak, bo to jakaś taka. Ale zawsze coś. I... Witajcie na podsumowaniu. Nie ma tego za wiele, ale jakościowo bardzo dobrze. Strzałem w plecy było to, że coś się stało z Deusem. Ja wiem, że może to wygląda tutaj nieprofesjonalnie. Jednak było sprawdzane dwie anteny, dwie cewki. Ta antena przy białej HF-ce i wszystko działało idealnie. Antena z białej HF-ki kolegi Łukasza przyczepiona tutaj i nie działa. Niestety ewidentnie po zanurzeniu w wodzie traci zasięg. Może nie od razu, może nie zawsze, po prostu jest taki niestabilny. Automatycznie coś jest nie tak. Nie wiem dlaczego. Wpierw myślałem, że to jest wina właśnie anteny. Jednak jak mówię, próbowaliśmy to z Łukaszem. Wymienialiśmy się antenami, cewkami, tylko i wyłącznie jest tutaj wina cewki. Ale dobra, i tak się udało, i to bardzo dużo się udało dzisiaj. Oprócz śmieci i takich niewiele, mam 51 groszy współczesne plus 10 groszy PRL-owe, ale tutaj naprawdę miłe zaskoczenia. Uwierzcie mi, nie słyszałem dźwięków, wszystko mi harczało, gubiłem. Czyli co? Trafiło się jak ziarno ślepej kurze. Mamy piękną obrączkę złotą. 3 bodajże, jeśli dobrze widzę. Tak jest. 3. I srebrną zawieszkę, piękne serduszko 925. Tak jest, tu jest pięta 925. To na samym wejściu. Pierwsze wejście do wody, zanurzenie, pierwsze sygnały. Taki strzał. A ta obrączka to już tylko fakt palny. Po prostu kopałem wszystko co się dało, bo no nie wiem co. Nie wiem co teraz zrobić. Gwarancja odsyłam. I tyle. No nic. Także czasami nie potrzeba wykrywacza. Szukajcie, a znajdziecie.